Dzień dobry, w kolejnym odcinku Poezji w Szkole. Długo zapowiadany odcinek o wierszu Tadeusza Różewicza i właściwie będzie to bardzo krótka interpretacja, mam nadzieję. 2 miesiące przerwy, ale też Różewicz jakoś dawno nie pojawiał się na kanale. I dlatego gdzieś zaplanowany wiersz w kontekście literatury romantycznej i kontekstów do literatury romantycznej na poziomie licealnym dzisiaj będzie tematem rozmowy, tak, z utworem poetyckim, mojej rozmowy z utworem poetyckim. I nasz wieszcz Adam to wiersz, który przez Tadeusza Różewicza został napisany w dość szczególnym momencie, też historycznym, ale przede wszystkim, co dla Tadeusza Różewicza stanowiło taką wartość autonomiczną, niezależną zupełnie, była historia literatury i to, co wokół Tadeusza Różewicza działo się na terenie literatury. Ważny dla Różewicza, chyba na przestrzeni wielu, wielu lat, nie wchodząc w szczegóły, bo nie mamy tutaj na to czasu, była dyskusja z poetą Czesławem Miłoszem, który to Czesław Miłosz po wojnie, po 1945 roku, zajął opozycyjne wobec Tadeusza Różewicza stanowisko w dość istotnych, fundamentalnych wręcz kwestiach światopoglądowych. I poezja Tadeusza Różewicza oraz Czesława Miłosza stały gdzieś na antypodach kwestii światopoglądowych, filozoficznych, wręcz religijnych. Ten spór, jeśli mogę go tak nazwać, a chyba mogę, bo przez badaczy literatury właśnie w ten sposób był klasyfikowany, nazywany. Ta dyskusja między dwoma poetami, ta dyskusja mniej więcej zamykałaby się w takim stwierdzeniu, te stanowiska dwóch poetów, że Bóg istnieje albo Bóg nie istnieje po wojnie. No oczywiście wojna, II wojna światowa, która była największym kataklizmem, największym ludobójstwem, jakie można było sobie wówczas wyobrazić, która pokazała słabości nie tylko systemów politycznych, ale również społecznych, systemów światopoglądowych, filozoficznych i obnażyła tylko te słabości w tragicznym wymiarze, ukazując je i to, co właściwie działo się w filozofii choćby od drugiej połowy XIX wieku, czy powiedzmy ostatniego dwudziestolecia XIX wieku, pogłębiający się kryzys humanizmu ukazał swoje najgorsze oblicze właśnie w latach 30., 40. XX wieku. Dlatego zwątpienie, którego doznał Tadeusz Różewicz, zwątpienie dotyczące istnienia Boga i jakiegoś tak zwanego drugiego wymiaru, drugiej rzeczywistości, innej rzeczywistości, było tylko wyrazem tego, z czym zmierzyła się powojenna filozofia, powojenna
po prostu świat powojenny. Ludzie. Pojedynczy człowiek. W opozycji do tego stanowiska stał Czesław Miłosz. Czesław Miłosz tak w tak wielu utworach deklarował, jeśli mogę to tak ująć, czy zajmował po prostu, występował, mówił z pozycji obrońcy duchowości, obrońcy metafizyki, obrońcy religii. W bardzo specyficznym kształcie, szczególnym, na pewno do wielu kwestii, powiedzmy, katolicyzmu podchodził dość ostrożnie i krytycznie, ale w bardzo szczególny, jak powiedziałam wcześniej, i głęboki sposób ukazywał wartość religii i możliwości powojenne odkrywania Boga na co dzień przez pojedynczego człowieka. Ukazywał możliwości podtrzymywania wiary pomimo wydarzeń, które miały miejsce w latach 39-45. I w tym kontekście, w kontekście sporu Tadeusza Różewicza z Czesławem Miłoszem, bardzo ogólnie o nim powiedziawszy, sytuuje się wiersz z roku opublikowany w roku 83 na łamach wrocławskiej Odry, czasopisma literackiego. Ten wiersz, który ani słowem nie wspomina o Czesławie Miłoszu, jest jakby opisem z punktu widzenia kultury, ciągłości kultury, co też jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o Tadeusza Różewicza. Takie zaznaczenie, że ten konflikt jest w jakiejś mierze znakiem ciągłości kultury, dowodem na to, jest ten wiersz właściwie pewnego rodzaju eksplikacją, wyjaśnieniem stanowiska Różewicza wobec dwóch faktów, które w latach 80. mieszczą się w biografii Czesława Miłosza. Mam tu na myśli zdobycie Nagrody Nobla oraz, oraz przyznanie katedry w Stanach Zjednoczonych, katedry uniwersyteckiej, na której Czesław Miłosz miał wygłosić wykłady dotyczące poezji. I wobec tych dwóch dowodów uznań dla Czesława Miłosza, światowej rangi, Tadeusz Różewicz sytuuje ten wiersz Nasz Wieszcz Adam i niejako pokazuje pozbycie się w moim poczuciu lęku przed wpływem Czesława Miłosza na własny światopogląd. Jest to teza dość ryzykowna, z której to ryzykowności zdaję sobie sprawę, ale też czym byłaby dobra interpretacja bez odwagi w stawianiu dość śmiałych może tez. To przekonanie w jakiejś mierze odważne i kwestia chyba niepodważalna zainteresowania Różewicza kwestiami metafizycznymi, niezależnie od ostatecznych sądów, które przez poetę były wyrażane w wielu utworach, mniej lub bardziej znanych przez publiczność czytającą,
literacką. Wydaje się tutaj no, znakiem takiego właśnie niezaprzeczalnego wpływu Czesława Miłosza, z którego Tadeusz Różewicz zdawał sobie sprawę, pytanie tylko, i do którego się przyznawał, pytanie tylko jest, w jakim celu to robił, co spowodowało, co motywowało Tadeusza Różewicza do przyznania się do takiego, co motywowałoby do przyznania się do takiego wpływu, czy tym argumentem na rzecz Miłosza dla Różewicza było to, że zyskał światową sławę. Ten właśnie poeta. Przeczytam wiersz, nasz wiersz Adam i krótko go omówię. Nasz wiersz Adam. Adam Mickiewicz miał wydatne rysy twarzy, nos, małe oczy, na głowie nosił grzywę siwych włosów jak aureole. Usta miał odęte, pogardliwie, a głos piskliwy, który stawał się donośny w czasie słynnej improwizacji. U surduta brak mu było przeważnie guzika, po francusku mówił ze smorgońskim akcentem. Mickiewicz bardzo skrzywdził dużo młodszego od siebie Słowackiego, którego chwycił kiedyś za kołnierz i ze słowami paszoł won wyrzucił z kół katowieńskiego za drzwi, nazywając jego poezję świątynią bez Boga. Adam Mickiewicz był przeważnie w biedzie i aby wyżywić liczne dzieci, zastawił w Lombardzie srebrny zegarek. Pod koniec życia założył z Turkiem polskiego pochodzenia, paszą cadykiem, żydowski legion, w związku z czym zmarł na cholerę w Konstantynopolu. Po śmierci spoczął na Wawelu w nogach Słowackiego, który też tam ma grób i leżą obecnie, jak różne bogi, na dwóch końcach słońca. Od razu trzeba zauważyć, że ta analogia pomiędzy Miłoszem, Różewiczem, a Słowackim i Mickiewiczem jest również taką analogią, jeżeli chodzi o wiek poetów, bo rzeczywiście bardzo podobna różnica wieku dzieliła Mickiewicza i Słowackiego, co Różewicza i Miłosza. Była to różnica pokolenia. Więc tutaj te słowa o dużo młodszym od Mickiewicza Słowackim mogłyby też się odwoływać do związku Miłosza i Różewicza. I jeszcze jedna uwaga na tę chwilę. Chciałam i planowałam przeczytać ten wiersz zgodnie z linią wersyfikacyjną. Jest to wiersz wolny, który wydobywa pojedyncze słowa i zakończone przerzutnią frazy krótkie, zestawione z dłuższymi. Tak jest zbudowany ten wiersz, ale wydaje mi się, że ten wiersz wystarczy tak naprawdę zobaczyć, a jest on ogólnodostępny, żeby jakoś zrozumieć, zobaczyć tak, te zwroty. Jestem też po przebytej chorobie gardła i trochę mam z tym obecnie, z interpretacją głosową, problem, a też chciałam wydobyć po prostu taką lekkość tego utworu, bo rzeczywiście chyba dzisiaj możemy w ten sposób taki lekki i z uśmiechem na ustach jakoś podejść do kwestii sporów światopoglądowych. To jest kwestia zawsze taka sporna i budząca emocje, a chyba na potrzeby tego odcinka nie jest to konieczne. To tyle słowem wyjaśnienia. Spór pomiędzy Mickiewiczem a Słowackim, czy pomiędzy Miłoszem a Różewiczem. Jest to kwestia, do których, są to kwestie, do których poeta czy podmiot liryczny podchodzi emocjonalnie i są to sprawy zwykłe.
zwyczajnie ludzkie sprawy, które też z punktu widzenia tego utworu w całości wydają się być kwestiami normalnymi na przestrzeni dziejów. Są to też rzeczy, kwestie, sprawy, które w jakiś sposób napędzają rozwój, które powodują starcie się dwóch silnych osobowości, które i tak ostatecznie, jak pisze Różewicz, kończą w jednym miejscu i do jednego sprowadzają się ich losy, ich życia. Gdyby wskazać miejsca, do których Różewicz, podmiot liryczny, podchodzi jakoś emocjonalnie w tym wierszu, to przede wszystkim opis złamany zostaje linią przydziału wersyfikacyjnego w takich miejscach jak siwe włosy, jak aureole, czyli kwestia starości, wieku, a jednocześnie tego, że po określonym czasie jesteśmy gdzieś, stajemy się podobni do może aniołów, do świętych, później odęte pogardliwie, czyli kwestia takich trudnych zachowań, trudnych cech, których sobie wyrzucamy, z którymi też sobie nie radzimy, czyli pogarda jako to uczucie, z którym podmiot liryczny mógłby mieć jakiś problem, z którym trudno byłoby sobie poradzić, głos donośny, również kwestia emocjonalności, brak guzika, czy właśnie smorgoński akcent, czyli są to kolejne dwie rzeczy, które jakoś mieszczą się w charakterze osoby opisywanej. Tutaj świadczyłyby o jakimś poczuciu niższości, poczuciu bycia gorszym. Dalej, skrzywdził młodszego Słowackiego, rzecz, która sama przez się jest zrozumiała. Słowami poszł won. Znowu kolejna oznaka emocjonalności i wręcz wulgarności, nazywając poezję świątynią bez Boga. Ta kwestia jest zrozumiała i była już tutaj wyjaśniana. Chodzi o kwestię światopoglądowe i konfliktów światopoglądowych, ale też o kwestię dotarcia do czytelnika, znalezienia czytelnika wierzącego bądź nie, polskiego czytelnika, który jest powiedzmy katolikiem i nowych generacji, które w jakiejś mierze zrozumiałyby przekaz Różewicza tożsamość światopoglądową poprzez tożsamość światopoglądową. Zostawił w Lombardzie, założył żydowski legion. Tutaj jest kwestia utraty majątków, utraty w ogóle kwestii utraty związanej również z wojną i takiej traumy wojennej, którą Różewicz tutaj w wielu miejscach, o której Różewicz w wielu miejscach daje znak, spoczął w nogach Słowackiego. No to kwestia i tak właśnie dążenia właściwie do tego samego, pomimo sporów światopoglądowych, które w zasadzie z punktu widzenia tej ostatniej linii
wiersza wydaje się być ostateczna. To znaczy Różewicz, jeśli można to tak rozumieć, mówi, że te spory są niepotrzebne, że te spory i tak prowadzą do jednego, niezależnie od tego, czy wierzy się w to, co będzie po życiu, czy nie. Czy się w to nie wierzy, że coś będzie. To jest kwestia wpływu silnych osobowości na te osobowości, które wydają się być mniej silne. I te dwa ostatnie wersy, i leżą obecnie jak różne bogi na dwóch końcach świata, jest zakończona zresztą też wielokropkiem, jest i zamykająca, i otwierająca, bo jest to porównanie, które nie jest jednoznacznie utożsamieniem, jest wykazaniem podobieństwa i wskazaniem, że właśnie podobieństwo do Boga zamyka się w silnych wewnętrznie osobowościach, jakimi byli Miłosz i Różewicz, jakimi opisywał ich Różewicz siebie i Miłosza. Dlatego kwestia, czy to jest taki wpływ, który znaczyłby, że Różewicz pod wpływem Miłosza zaczął wierzyć w Boga i zaczął wierzyć w życie pozaziemskie, czy też nie. Jest to kwestia otwarta, dlatego że tutaj właściwie wszystko zamyka się w literze słowa wyrażonego w sposób artystyczny i w zasadzie widoczne jest to podobieństwo na linii kulturowej do Miłosza i do Słowackiego i Mickiewicza, ale chyba ta perspektywa, powiedzmy, eschatologiczna i metafizyczna tutaj tak by była jakoś definiowana poprzez podobieństwo pokoleń i podobieństwo pewnych zjawisk kulturowych. Tak by to Różewicz zamykał i dookreślał. Na ile jest to precyzyjne, to już inna kwestia. Wiersz Tadeusza Różewicza w kontekście romantyzmu dzisiaj jakoś wiersz rozstrzygający lub nierozstrzygający kwestie dwudziestowieczne, ale na pewno ten związek, powiedzmy, dwudziestowieczności z romantyzmem wskazuje na, tak czy inaczej, na kwestie metafizyczne i kwestie ciągłości kultury i ciągłości prądów kulturowych, ciągłości problemów kultury i literatury. To chyba tyle, jeśli wystarczy, to miło mi, to się cieszę. Zapraszam na kolejny odcinek Poezji w Szkole, który najprawdopodobniej, niestety, ukaże się dopiero w połowie czerwca. Tak oto te plany się ułożyły z różnych względów. Będzie to opóźnienie, późny odcinek, ale później w czerwcu właśnie najprawdopodobniej spotkamy się dwa razy i na pewno spotkamy się w lipcu, a w przyszłym roku już troszeczkę zmiana formuły i filmy będą ukazywały się dwa razy, planowane jest dwa razy w miesiącu w ramach takich dwutorowego spojrzenia na literaturę, to znaczy z jednej strony nadal będzie to kontynuacja poezji do egzaminu maturalnego, a też w kontekście samego Mirona Białoszewskiego, którego zapowiedziałam
zapowiedziałam jakiś czas temu. Jednocześnie będą omawiane wiersze poezji najnowszej i będą to wiersze, będzie to seria wiersze z gazet, wiersze z czasopism, wiersze z czasopism. I na tę serię bardzo się cieszę, ponieważ rzeczywiście planowałam ją już dawno, ale tak się kwestie moje szkolne poukładały, że musiałam to przełożyć, szkolne i osobiste. Dlatego zapraszam do dzielenia się sugestiami. Na pewno takimi czasopismami dla mnie najważniejszymi będą Twórczość, którą na pewno Państwo znają, i takie ważniejsze czasopisma jak na przykład Odra czy Topos, także na pewno też niszowe, ale o tym potem. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za cierpliwość, za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnych